Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Moi drodzy, w końcu mogliśmy przejść dalej ze snapshotami i gram na snapshocie 21W05B, który jest stabilniejszy od wersji A i myślę, że bez problemu można tutaj grać. No, przynajmniej ja zaryzykowałem. Lecę do bazy, ponieważ muszę wziąć jedną rzecz, żeby dalej móc kontynuować, a właściwie zacząć ten odcinek. I mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie ogrom łapek w górę, a teraz zaczynamy! No i okej, gdzieś tutaj sobie jesteśmy. Patrzę po koordynatach, że to muszą być okolice mojego spawna i faktycznie jest. Spawn również troszeczkę się zmienił, co możecie teraz, moi drodzy, zauważyć, ponieważ zacząłem przebudowywać delikatnie farmę żelaza. Również ją, co by nie mówić, naprawiłem, bo kompletnie nie wytwarzała żadnego żelaza. Jednak odświeżenie łóżek, tak jak jeden z widzów mi na live pisał, notabene, live, właśnie live. Moi drodzy, dzisiaj, tak myślę, że około godziny 12 z groszem, po 12 odpalimy sobie live na mój fanpage, do którego link macie w opisie. Będziemy sobie dzisiaj bawili się pewnymi rzeczami, które zdobędziemy na tym odcinku, ale i nie tylko. Będziemy też pewnie troszeczkę bawili się na spawnie, dalej to udoskonalając. No jak widzicie, powstało tutaj coś takiego, takie pseudo kółko, tutaj kraty mające sugerować, że jest to tak jakby spawner golemów, coś na tej zasadzie, tak jakby taka karuzela. Bardzo podoba mi się ten pomysł z tymi lampami, tak jakby idące we wzór, że tutaj są na środku, że tak powiem, no, że tak powiem, wysoko, potem tak coraz niżej, aż się spotyka i coraz wyżej, taka spirala, nie, spirala to jest złe słowo, kurczę, brakuje mi tego słowa, ale wiecie, o co chodzi, taka trochę sinusoid, nie, to też złe słowo, no ale ładnie to wygląda, przynajmniej moim zdaniem, chociaż pewnie znajdą się osoby, dla których to kompletnie nie będzie fajnie wyglądało, wręcz przeciwnie, pewnie i obrzydliwie. Ale ja chciałbym właśnie, żeby w jakiś taki całkiem ciekawy sposób się prezentowała ta farma żelaza i myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi. Moi drodzy, co dzisiaj? To co w tytule, czyli zdobędziemy sobie drip leaf, czegoś tak to się czyta po anglikańskiemu, czyli te nowe, piękne rośliny, czyli notabene jedyną rzecz, którą możemy zdobyć sobie ogólnie, aktualnie na survivalu. Jak ją zdobędziemy? Wszystkiego za chwilkę się dowiecie. No ale tutaj to co mam w ekwipunku może wam podpowiedzieć co to, jak to i po co. Ale faktycznie przeszedłem na ten snapshot, moi drodzy. Mamy na tym snapshocie oczywiście azalię, liście azalii z kwiatkami bez, to samo właśnie z samą azalią. Nie mamy też dużego drzewka azalii, chociaż prawdopodobnie to się pojawi już w niedalekiej przyszłości. Mamy, moi drodzy, glowberries, mech, wszystko praktycznie mamy z bujnych jaskiń, na co ja osobiście bardzo czekałem i niesamowicie się cieszę. I wkrótce będziemy mogli oczywiście, moi drodzy, sobie to wszystko zdobyć na survivalu. Dzisiaj tylko tyle i aż tyle, czyli drip leaf, które już teraz naprawdę sporo rzeczy mi umożliwiają mieć, że tak powiem. No i dobra, moi drodzy, dzisiaj naprawdę sobie to zdobędziemy w jakiś sposób. Za chwilkę, jak już mówiłem, wszystko wam wyjaśnię po kolei, co robiłem, jak robiłem i ile mi to zajęło, bo no już mamy prawie 5600 dzień. Dużo czasu spędziłem awcząc, ale było warto, zdecydowanie było warto. Dobra, muszę się udać na pewne koordynaty, tutaj mam zapisane je pod tym screenshotem i tam będę, moi drodzy, mógł to zdobyć. No dobra, jak wziąłem też szmaragdy, no to chyba nie ma problemu, żeby się domyślić, że po prostu lecę sobie do podróżnego handlarza. No i faktycznie takowy egzemplarz w końcu mi się pojawił. Jednego zabijałem, no tutaj stąd mam, moi drodzy, te liny oraz skórę. Lamy też się tam lam pozbyłem, reszta się despawnowała, po prostu sobie tutaj siedziałem i awczyłem na tej oto platformie. I skurczybyk faktycznie od razu kupię, moi drodzy, żeby już mi nie zniknął skurkowaniec. Naprawdę, faktycznie, moi drodzy, można to zdobyć. Pamiętam, że jak pojawił się ten snapshot, ja myślałem, że to jest fake, bo ludzie tam pisali, ej, to można u tradera spotkać, bo tam zazwyczaj tak jest, że ludzie piszą jakieś fejkowe informacje pokroju. Też mi pisano, że wyrastając na przykład sadzonkę dębu na mchu, wyrasta azalia. No, byłem pewien, akurat w tym byłem pewien, że to nie będzie działało, ale przetestowałem, no oczywiście, tak jak myślałem, to nie działało, ale w kwestii tych, moi drodzy, roślinek myślałem identycznie. Aż w końcu się okazało, że to nawet w change logu było wymienione. Potem potestowałem sobie, bo przez długi czas spawnowałem sobie na świecie creative podczas live'a, kiedy oczekiwaliśmy snapshota tych traderów, tych podróżników, tych handlarzy. Żaden nie miał, aż w końcu faktycznie się to pojawiło. No i mniej więcej wtedy sobie uświadomiłem, że kurde, to będzie ciężkie do zdobycia na survivalu, ale da się. Od razu wpadłem na pomysł zrobienia jakiejś tutaj farmy, moi drodzy, tych właśnie mobów.
i się spawnowały. Jak, moi drodzy, ja to robiłem, że wiedziałem, że się one pojawiły? Bardzo prosta rzecz. Miałem tutaj swoje pomieszczenie do awczenia. Dlaczego to jest w ogóle tak wysoko? Bo to jest, znaczy, 256 kratka. Tu już nic więcej nie postawię. Nie da się. Dlaczego tutaj? Dlaczego tak wysoko? Żeby cały jakikolwiek spawn mobów był ograniczony tylko do tej platformy, która nawet nie została jeszcze skończona. Widziałem dwa shulker boxy dirtu, które opróżniłem. Jeden był z trawą, drugi bez. Nic mi nie zostało. Co do bloku wszystko poszło. Nawet chyba, jak widzicie, nie zdążyłem... Nie wystarczyło mi, żeby tę linię do końca poprowadzić. No ale jest tutaj taka właśnie platforma, troszeczkę sobie to glowstone'em oświetlenie, żeby nic się nie spawnowało poza mobami pasywnymi. No i faktycznie pojawił się pierwszy trader, drugi, trzeci. Nie bardzo, przy każdym, moi drodzy, przeglądałem. Aż w końcu właśnie ten się pojawił, patrzę, jest, dobra, nagrywam ten odcinek. No i właśnie teraz nagrywam. A skąd wiedziałem, że one się spawnują? Bardzo prosta rzecz. Ja byłem tutaj, moi drodzy, w ten sposób zamknięty. I dźwięki, to już sobie to wszystko wyregulowałem. Ale ogólnie cały volume był na maksa. Muzyka ściszona, pogoda ściszona. Hostile creature 100%. Player ściszony, jukebox zawsze jest u mnie ściszony. Praktycznie chyba bloki ściszone. Friendly creature ściszone, ambient ściszone. Jeżeli miałem cokolwiek słyszeć z dźwięków w Minecrafcie, to miał być to właśnie trader, no i oczywiście czasem lamy. Tylko że to też nie zawsze działało, bo powiem szczerze, zazwyczaj, to jest w ogóle śmieszna rzecz, zwracają uwagę dopiero wtedy, kiedy trader się tutaj pojawił. Czasem się zdarzało oczywiście zajrzeć od tak do Minecrafta i o, jest tam daleko trader. I nie zawsze niestety słyszałem te ich dźwięki, ale zdarzało się. Przyznam się szczerze, tego nie słyszałem. Czyli ten sposób nie do końca się udał, ale na szczęście go dojrzałem, szybko podleciałem, patrzę, jest, udało się, no i mamy. Ale musiałem tutaj z dobre dwa dni spędzić, zamiast sobie zbierać expy, czy w farmie topielców, cokolwiek innego. W ogóle też niedługo będzie nowy odcinek, moi drodzy, z nowej farmy, fajnej, dzisiaj w ogóle chyba na live się nawet tym zajmiemy. Związanej oczywiście z tym snapshotem, więc no, tam mógłbym sobie poawczyć, już mieć ten z farmę zbudowaną, ale nie. Siedziałem sobie i awczyłem właśnie, żeby w końcu któryś z tych podróżników się zespawnował. Trzy poprzednie nie miały, moi drodzy, czy chyba cztery, to jest albo czwarty, albo piąty, nie jestem pewien. Chociaż pewnie w międzyczasie były inne, jestem przekonany, że jeden z poprzednich, których nie sprawdziłem, bo nie wiedziałem, że były, no już gdzieś tam oferował to. Ale nieważne, cieszę się, że w końcu mi się to udało. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest sobota, kiedy to oglądacie, również jest sobota. No bo ciekawostka, nagrywam to, no, za 15 sekund będzie 11. A wy to pewnie oglądacie z około 12. No i po skończeniu tego, moi drodzy, odcinka, zapraszam was bezpośrednio na live'a, bo mniej więcej będziemy kontynuowali tam nasze poczynania. No i fajnie, ta platforma już mi się z pewnością nie przyda, chyba że znowu pojawi się jakaś nowa rzecz w ofercie podróżnika. Z pewnością bym kupił, o kurczę. Gdybym, w ogóle od kiedy, mając ekwipunek, można sobie F3 wyłączać? To jest chyba nowość z tych snapshotów, o czym ja nie wiedziałem. Dopiero teraz to odkryłem. Widzicie? Normalnie F3 skakuje, a zazwyczaj trzeba było wyłączyć ekwipunek i wtedy F3 wrzucić. Muszę sprawdzić, czy na poprzednich snapshotach, czy na wersji 1.16 to działa. Chociaż jestem przekonany, tak mi się wydaje, że nie. Raczej nie, bo inaczej bym już dawno na to zwrócił uwagę. A screen na pewno działały, ale F3 nie. Skoro zwróćcie na to uwagę, to chyba musi być to nowość. No tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nieważne, moi drodzy, my się udamy na chwilkę na spawn, ponieważ tutaj będę miał troszeczkę kości. I zdobędziemy sobie również drugi rodzaj roślin. W ogóle wrócę do tematu. Gdybym mógł wybrać jeszcze jedną rzecz, którą sprzedawałby trader, to właśnie, co bym chciał? Drzewka azalii? Nie. Drzewka azalii nie. Jeżeli miałbym wybrać coś, co trader by sprzedawał, to byłby to albo mech, bo dzięki mchu byśmy mieli oczywiście same bloki mchu, warstwy mchu i oczywiście wszelkie azalie. Liście azalii też nie. Czyli mech, bo to najwięcej by nam dało, albo glowberries, czyli te świecące jagody, które zarąbiście mi się podobają. I bardzo chcę je sobie, moi drodzy, dać pod wyspą, żeby ta wyspa też była oświetlona tymi jagodami. Dobra, mamy to, moi drodzy, na survivalu już możliwe jest ich zdobycie. Świetnie, ale co ciekawe, oczywiście mogę zdobyć jeszcze sobie duży wariant. Hehehe, nieźle. No niestety, jest taki problem, że chyba tego za bardzo nie da się aktualnie farmić. I w sumie tak sobie teraz uświadomiłem, że fajnie, że zdobyłem to. Najlepiej właśnie zrobię sobie 5 takich, 5 takich. To 2, 3, 4, 5. I będę musiał chyba kolejne sobie farmić u podróżnika, bo niestety takie coś, no, nie pozwala nam farmić tych dużych liści. Kurczę, troszkę szkoda, bo mamy ograniczone to, ale
na pewno jest ważne to, że się to da zdobyć na survivalu. Mega mnie to cieszy, mega mnie to jara, mega, mega, moi drodzy. I od razu do ramki będziemy mogli sobie to wpierniczyć. Myślę, że duże i małe będą w jednej skrzynce, w jednej ramce w naszym magazynie, no bo nie ma sensu tego rozdzielać. I tak mamy sporo różnej roślinności jakoś do pomieszczenia w tym magazynie. Oj, będzie się działo i będzie ciekawie, moi drodzy. A w ogóle czy coś się zmieniło na spawnie? No generalnie troszeczkę tutaj drzewek doszło, jak widzicie. Tu będę wykańczał sobie, tu dodając jakieś trawki, tego typu rzeczy, jak mamy oczywiście tutaj przy wejściu do naszej farmy miodu. I chyba... nie jestem pewien, naprawdę nie jestem pewien, czy ja wam to pokazywałem. Jeżeli pokażę wam to drugi raz, to przepraszam, bo powstała tutaj jaskinia miodowa jako magazyn tego miodu. W ten sposób się to prezentuje. Tutaj mamy pełne miody, z których ściekają miodowe cząsteczki, dzięki czemu fajnie się to prezentuje. Też oczywiście tutaj mamy te słupki pomarańczowe sugerujące ściekający miod. Identycznie robiłem w strefie miodowej na Snapcraftie 4. No i naturalnie tutaj w ogóle pomysł widza jest świetny z tymi pomarańczowymi świeczkami. Sam bym na to nie wpadł, chociaż jest to prosta rzecz, ale moim zdaniem prezentuje się naprawdę wybornie. W ogóle fajnie jasno tutaj jest, wiecie dlaczego? Bo oczywiście pod blokami miodu mamy tutaj szrumlajt, dlatego ta jaskinia po prostu się świeci. No i od zapierniczenia i jeszcze trochę, zwłaszcza teraz będzie bardzo dużo, no właśnie, tych rzeczy, ponieważ ja siedziałem tutaj w normalnym świecie, a siedząc w normalnym świecie, farma miodu na spawnie działa, bo ona działa na członkach spawnu. Pszczółki też chyba jeszcze, mam nadzieję przynajmniej, sobie w tej farmie żyją. A jak? I niech na spokojnie ten miód produkują. Widzę, że się zepsuło. Albo i nie, albo mi się wydawało. Nie, naprawiłem faktycznie, bo psuły się te mechanizmy niestety, cholerny Enderman. Psuły się, ale wystarczyło ten ostatni repeater na jedną, jeden, że tak powiem, tick, chyba to się nazywa, opóźnienia wrzucić i zaczęło wszystko ładnie działać. Jestem mega zadowolony. Tak więc tutaj mamy oczywiście takie dojście ścieżką do samej farmy, tutaj mamy do magazynu. No i powstał też właśnie taki mostek. Chyba, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, czy mostek wam prezentowałem, czy nie, w jakimś odcinku, na pewno z ręką na sercu nie pamiętam. Tyle ostatnio streamuję, tyle ostatnio nagrywam, więc jeżeli powtarzam się, to bardzo was przepraszam. Prosty mostek, ale myślę, że naprawdę przyjemnie wygląda. Tutaj mamy takie dwa filary podtrzymujące całość z takim pseudodaszkiem. Proste, a niezłe. Początkowo tutaj w ogóle miało być połączenie zwykłego dębu z tym drewnem szkarłatnym. Jednak widzowie powiedzieli, że to wygląda źle i żebym spróbował, na live powiedzieli, spróbował świerku. I uważam, że połączenie świerku z tym jest naprawdę świetne. Proste, a ładne. I ja to bardzo lubię. No, tu mam jeszcze niedokończone zejście do magazynu na żelazo, tą ściankę muszę zrobić. Tę ściankę, no i ogólnie resztę już mamy zrobioną. Taki wzorek tutaj powstał, oczekiwaliśmy sobie, moi drodzy, wyjścia snapshota. Więc nie, tego ja wam nie pokazywałem na pewno. Więc po raz pierwszy tutaj widzicie taki wzorek. Ja wiem, że on wygląda dosyć dziwnie. Bardzo miałem taką ambicję, w ogóle będę musiał to, moi drodzy, nawoskować, bo to niedługo mi się wszystko utleni niestety do takiego koloru. I z tymi prawie utlenionymi blokami miedzi to jest pomysł na przykład jednego mojego moderatora na live, czyli Dawida. Bardzo fajnie to się prezentuje, tylko no właśnie muszę nie dopuścić, żeby to się dalej utleniło. Potem będzie świetnie. No miałem taką ambicję, żeby wykorzystać tutaj dużo nowych bloków z 1.17, czyli widzicie bloki miedzi, rzeźbione i nie tylko, kalcyt, taf. Ja wiem, że dla wielu ten magazyn jest obrzydliwy. Nie dziwię się absolutnie, moi drodzy. W ogóle ile mam tutaj żelaza? Myślałem, że troszeczkę więcej tego będzie. Czekaj, bo dużo mówię, awczyłem. O, Blackstone. Czy ja tu widziałem? No, troszkę tych śmieci się nazbierało. No, nie najgorzej z tą ilością żelaza. Chociaż to musiało się trochę uzupełnić, bo ja brałem to żelazo. Wracając, wiem, że ten design dla wielu będzie obrzydliwy, jednak uważam, że fajnie było spróbować chociaż nowych bloków. No i doszedłem do wniosku, że akurat w takiej kwestii one się kompletnie do tego nie nadają. I cały czas myślę nad moim designem magazynu w mojej pełnej bazie, tym najważniejszym w sumie, ten najważniejszy magazyn. Początkowo niby chciałem zrobić coś w klimacie Lush Cave, czyli powiedzmy tam byłoby jakieś jeziorko, tam pewnie pływałyby sobie w środku aksolotle, zwisałyby gdzieniegdzie glowberries, takie byłoby oświetlenie, ale tak cały czas zaczynam sobie analizować, czy to byłoby dobre i szczerze mówiąc, nie wiem. Mam taki pomysł, żeby po prostu zrobić sobie kopię świata tego Snapcrafta. Po prostu włączyć sobie tryb Creative i te wszystkie bloki, które mamy aktualnie w Minecrafcie, nowe, mech, azalia i tak dalej, spróbować właśnie jakoś tu je wkomponować i sprawdzić, czy jestem w stanie coś z tego sensownego zrobić. Jeżeli bym uznał, że nie, to nie jest dobra koncepcja z tymi blokami z Lush Cave, no to wtedy bym zaczął kombinować z zupełnie innym jakimś designem, który może lepiej by się wpasował do całości oczywiście. Czekamy naturalnie też, aż będą się pojawiały
no naturalnie, aksolotle, glow squidy. I będziemy mogli na spokojnie, moi drodzy, sobie niedługo je sprowadzić i zrobić akwarium, nad którym prace oczywiście niedługo będą kontynuowane. Mimo że cały czas bym, no szczerze mówiąc, no wolał, żeby pojawił się Isolodger zamiast Glow Squida, no to jak już on jest, to niech będzie i postaramy się może nawet na siłę, ale jednak znaleźć mu jakieś ciekawe zastosowanie. Czekajcie, co lepiej wygląda na ramce? To jest za małe? A to jest w sumie tak praktycznie niewidoczne. Dajcie mi, moi drodzy, znać, i to może być dzisiejsze słowo, klucz odcinka, co według was powinno być w ramce oznaczające te drip leaf? Czy może mały drip leaf, czy ten duży drip leaf, który może być oczywiście też ustawiony wszędzie. Sobie nawet na niego wskoczymy, moi drodzy, i działa! Pierwsze spadnięcie na tym drip leaf na Snapcrafcie. Ale design takiego magazynu faktycznie mógłby być świetny. Tutaj dalej byłaby kontynuowana oczywiście jaskinia, Lush Cave, i tędy by się wychodziło. Tutaj by sobie zwisały te glowberries, tutaj byłaby jakaś woda. Aksolotle by pływały, no dobrze i niedobrze, no nigdy takiego magazynu nie robiłem. Kto ogląda moje odcinki ze Snapcrafta i poprzednie sezony, no wie, że ja zazwyczaj robiłem takie sterylne magazyny w jakimś designie, na przykład Snapcraft 4 miał taki magazyn głównie świerkowy, Snapcraft 3 świerkowo-kamienny, Snapcraft 2 podwodny, obrzydliwy, bleh. Ale Snapcraft 1 miał naprawdę, moim zdaniem, przepiękny, jeden z piękniejszych magazynów, chociaż z drugiej strony prosty. Ale tam piękne było właśnie to, co chciałbym i tutaj zrobić, nawiązanie do tematyki aktualizacji. Tam Snapcraft 1 był tworzony podczas tworzenia również aktualizacji Minecrafta 1.13, czyli koniec końców update Aquatic. No i podłogę mieliśmy tam jako akwarium. Pływały sobie rybki, pływał sobie żółw, nawet przez jakiś czas delfin, dopóki nie zdechł. No i jakoś to, moi drodzy, było całkiem nieźle, nie? Wyglądało. I tutaj moglibyśmy, tak jak wtedy zrobiłem nawiązanie do tematyki aktualizacji, tutaj moglibyśmy zrobić kompletnie to samo. Właśnie Lush Cave, no bo ciemne jaskinie chyba nie mają aż takiej różnorodności bloków. A tutaj właśnie jakieś glowberries, bo jak już mówiłem, zwisały jakieś tutaj mchy by były, no to dobrze by mogło wyglądać. Wiecie, te kwiatki nowe zwisają, ojej, no one będą przepiękne. W ogóle czekajcie, tak patrzę, drip leaf były tutaj przygotowane, skrzyneczki, no ale dobra, niech idzie to już od dołu. Chociaż prawdopodobnie to tak będzie tutaj, widzicie, tu jest glowberries, czyli drip leaf, tutaj będzie spurblum, tu prawdopodobnie będzie mech. A gdzie azalia? No właśnie, teraz pytanko, czy azalia będzie nowym rodzajem drewna? Jeżeli tak, czego oczywiście sobie i wam życzę, no to tutaj wskoczy azalia, nie, inaczej, azalia pewnie wskoczy tutaj, tutaj będzie niebieski drewno, a tutaj czerwony, a tu wszelkie wyroby, nie będzie tego podziału na dwie skrzynki. Sadzonki azalii wtedy wskoczą też tutaj, albo gdzieś wepchnę w to miejsce. Na przykład azalia mogłaby być... No powiedzmy, to mógłbym sobie złączyć, powiedzmy, z liśćmi. No na pewno jakoś to wszystko ze sobą upchnę. Myślę, że dam radę. Tylko błagam, niech będzie drewno azalii. Ja wiem. Ja nawet widziałem wczoraj azalię na własne oczy, ciekawostka. To są malutkie krzaczki, przynajmniej taką doniczkową widziałem. Wiem, że azalia nie jest oczywiście drzewem. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że Mojang jednak lubi troszeczkę czasem przekombinować. I na przykład byśmy mieli malutką azalię w formie tych oczywiście krzaczków, ale może być właśnie duża azalia, która będzie nam oznaczała wejście do Lush Cave. Kojarzycie tę azalię? Trochę byłem zawiedziony, że na Mineconie miało to drewno dębowe zwykłe. Jednak być może to był taki placeholder, takie zastąpienie czegoś, aż w końcu to się pojawi. To jest oczywiście moja też farma, przepraszam, że tak wtrącam. To jest moja farma tych jak to się nazywa? Porostów, tak? Porostów, brakowało mi tego słowa. I zauważcie na przykład tutaj grzyby. Mamy grzyby oczywiście małe, na przykład te nederowe, czy czerwone muchomory, czy też brązowe, ale mamy też warianty oczywiście duże. W przypadku grzybów nederowych, które oczywiście nie istnieją w rzeczywistości, ale są jednak warianty w formie takiego jakby drewna, z którego my możemy korzystać. To samo są tutaj też duże grzyby, więc myślę, że Mojang mógłby się pokusić o taki minecraftowy wariant azalii gigantycznej, z której właśnie moglibyśmy sobie pozyskać nowy rodzaj drewna. Jaki to miałby być rodzaj? W sumie nie powinienem to zrobić, powinienem zrobić jakiś research, dowiedzieć się, czy to ma jakiś... jak mogłoby mieć kolor. Bo to ma taką jakby łodygę, nie? No w sumie nie, może jakieś głupoty gadam. Ale gdybym mógł powiedzieć, jakie marzyłoby mi się wnętrze tej azalii, czyli te słoje, tak jak tutaj mamy takie, no to są chyba bordowe, nie? Nie znam się na kolorach, tu jest taki jasno niebieski, no czarny, piękny. Tutaj mamy dębowy zwykły, taki brązowy, jasny, no wiecie o czym mówię, o tu mamy pomarańczowy. Błagam, Mojang, białe,
Białe deski. Ja wiem, że mamy oczywiście deski brzozowe, ale one nie są białe, one są takie kremowe, bym powiedział bardziej. Jasne, po prostu one są jasne. Białe. Typowe białe deski. Może nawet wtedy można byłoby się pokusić o dodanie nawet starej koncepcji, czyli kolorowego drewna. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w wersji 1.6, kiedy pojawił się ten klej, hardened clay, czyli to się dzisiaj nazywa po prostu zwykła terakota, która występuje na mesie, to zamiast tego początkowo miały być kolorowe deski, nawet screen został udostępniony, pewnie zwiedziliście go wielokrotnie, 16 różnych kolorów desek. I dodanie białego drewna, białych desek z Azali, mogłoby ten pomysł z kolorowym drewnem zreaktywować. Chociaż zapewne wiele osób byłoby przeciwnych temu pomysłowi. Ja nie. Ja lubię budować z drewna. Małe niedopowiedzenie. Ja kocham budować z drewna. Praktycznie wszelkie moje budowle gdzieś tam drewno zawierają. No chociażby, nie wiem, no ta wieża. No kopuła nie zawierała drewna. Ale w domki, które w kopule były, już tak. Dużo rzeczy z drewnianych buduję. Bo mi brakuje... Brakuje mi cały czas nowych rodzajów drewna. Ja tak zawsze chcę nowe drzewa, wiecie. Jak było głosowanie na bagna... Na Morzyny, błagam, Mojang, tak. Było głosowanie, no to od razu wybrałem, chciałem zagłosować na sawannę, gra wtedy Taiga. Bo na sawannie i na pustyni miał być nowy rodzaj drewna. Chciałem baobab i potem pewnie się w końcu pojawi, tak samo jak palma. Ale mi cały czas tego brakuje. I marzę Mojang, żeby jeszcze w tej aktualizacji chociaż jeden drobny rodzaj drewna jednak nam zaimplementowało. Bo ile mamy aktualnie? 2, 4, 6, 8. No, 9 by było. Wtedy mogliby dodać jeszcze jeden, żeby było równo. Piękna dyszka. A jakby dodali 9, właśnie azalię, wtedy kolorowane deski? Marzę o tym. Jako budowniczy w Minecraft marzę naprawdę o tym bardzo. No i tak mniej więcej to będzie się prezentowało. W ogóle, jakbym faktycznie się zdecydował na to, moi drodzy, że... by tutaj został, zrobiło się lush cave, no to na środku na przykład mógłbym zbudować taką azalię. Albo gdzieś, może nie na środku, to nawet kilka takich. No nie wiem, no bo przez środek, no to faktycznie zależy mi, żeby bikony szły, więc azalia na środku by mi to uniemożliwiła niestety. Chyba, że bikony dopiero by były od jakiegoś pięterka, powiedzmy. To też miałoby w sumie jakiś sens. Czekajcie, nie, tutaj będzie nasze akwarium. Tutaj też nie, ale na przykład tutaj dopiero, o. Tutaj byłoby takie pięterko na bikony i stąd dopiero by to szło na górę. Dałoby się to jakoś obejść, z pewnością. Z pewnością, tu w ogóle będę sobie mieszkał prawdopodobnie w tym pomieszczonku. No, wieża cały czas jeszcze będzie rozwijana. Niedługo też zrobimy sobie piękne, moi drodzy, akwarium, gdzie będą sobie pływały rybki, będą pływały sobie glow squidy. Pewnie żółwie, delfiny niebo zdechną, axolotle niebo pozabijają te pozostałe moby. Więc to jakoś tak by wyglądało. Axolotle mogłyby być tutaj sobie oczywiście na dole w tym jeziorku, powiedzmy. Plan myślę, że całkiem dobry. Nie wiem, moi drodzy, co o tym sądzicie. Fajnie się zapowiada ta aktualizacja. Ja się mega cieszę i cieszę się też również, że w końcu mamy te liście. No niestety będę musiał jeszcze troszeczkę poławczyć, bo podróżnik nie jest odnawialny. On zniknie, ale też oferty nie odnowi. To jest od tego dziada maksymalna ilość, co mogłem kupić. A może on jeszcze nie wprowadziło możliwości farmienia tego w żaden sposób. A szkoda. Mogliby. No ale niestety. Mamy niestety tylko 10 dripleaf. Co jest i tak, myślę, całkiem fajną ilością. Dobra, nie będę tego odcinka przedłużał, bo ja chcę, żeby on się fajnie szybko wyrenderował i szybko wleciał na YouTube'a, więc no mam nadzieję, że no 12, po 12 pewnie obejrzycie, no między 12 a 13 pewnie odpalę tego live'a, żeby każdy mógł obejrzeć ten odcinek i wpaść na live'a. Serdecznie was zapraszam, bo pewnie on już, ten live, trwa. Dzięki wielkie, moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć! We'll be right back.